Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj będzie to foodbook. I tak, dobrze słyszycie, foodbook, a nie foodvlog, bo dzisiejszym filmem wracamy trochę do korzeni mojego kanału. Różnica jest taka, że w foodvlogu pokazuję Wam cały mój dzień plus wszystkie posiłki, a w foodbooku skupiam się tylko i wyłącznie na posiłkach. Z uwagi na to, że co tydzień w poniedziałki na moim kanale pojawia się weekly vlog, stwierdziłam, że dodawanie filmu z mojego dnia trochę nie ma sensu, bo i tak widzicie większość moich dni właśnie w formie weekly vlogów. Kolejna kwestia jest taka, że w weekly vlogach pokazuję Wam całkiem sporo moich posiłków, więc mniej więcej możecie sobie wyobrazić, co jem, jak jem i zasięgnąć z tego jakąś inspirację. Dlatego pomyślałam, że trochę urozmaicę moje foodbooki i zrobię je tematycznie. I pierwszy foodbook, dzisiejszy foodbook, jak widzicie po nazwie, będzie to foodbook paleo lub też foodbook pegański. Zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi, ale przyszło mi do głowy kilka właśnie takich trendów, tematów przewodnich, które postanowiłam sobie dostosować do diety roślinnej i przygotować dla Was takie nieco bardziej szalone foodbooki. I dla mnie też to było wyzwanie i też dla mnie to było jakieś tam urozmaicenie. Musiałam też przygotować się, zrobić swój mały research i czy też upróbować nowe przepisy. Zacznijmy od tego, że muszę Wam wyjaśnić, co to jest peganizm. Jeżeli oglądaliście mój lub słuchaliście mojego podcastu z Justyną z owsianą.pl, to pewnie usłyszeliście o peganizmie już tam. Peganizm jest to paleoweganizm. Dieta paleo jest już od lat bardzo popularna i generalnie chodzi o to, żeby jeść tak, jak jedli nasi dawni przodkowie. Dieta paleo wyklucza, teraz słuchajcie, na początek już Wam powiem, nie jestem ekspertem, nie jestem dietetykiem, jeżeli coś pomylę, to dajcie mi znać i wybaczcie mi. Po pierwsze, dieta paleo wyklucza nabiał, dieta paleo wyklucza wszelkiego rodzaju zboża, kasze, w tym również, i strączki. Czyli osoby na diecie paleo jedzą głównie mięso, ryby, jajka, owoce i warzywa. Ale powstał termin pod tytułem peganizm, który staje się coraz bardziej popularny, czyli paleoweganizm, czyli z tego wszystkiego wyłączamy jeszcze jajka i mięso i nie zostaje nam nic. Nie no, żartuję. Oczywiście, skoro jest to dieta, która funkcjonuje i dla wielu osób jest ona sposobem na życie, to zakładam, że jest to wykonalne i zaraz Wam pokażę, że jest wykonalne. Możecie zastanawiać, co w takim razie jemy, ale nie zapominajmy, że nasiona i orzechy również są częścią diety paleo, więc tam możemy sobie nadrobić wszelkie braki, można powiedzieć. Problemem trochę dla mnie w sumie, myśląc o tej diecie, było białko, ale właśnie zaraz potem sobie przypomniałam o wszystkich nasionach, orzechach, brokułach oraz o tym, że tak naprawdę w każdym produkcie jakaś tam część białka się znajduje. Nie ulega jednak wątpliwości, że bycie paleoweganinem jest dosyć skomplikowane i dla wielu osób może się to wydawać dziwne, żeby jeszcze się bardziej ograniczać, skoro dieta roślinna już dla wielu ludzi jest restrykcyjna, ale może na koniec Wam powiem kilka słów na temat moich wniosków, a teraz przejdę do mojego foodbooka. Ja każdy dzień zaczynam od dwóch rzeczy, czyli od wody z cytryną i od kawy i na szczęście dieta paleo tego nie zabrania, bo to byłoby bardzo smutne. Jeżeli chodzi o wodę z cytryną, przygotowana woda, bardzo ciepła, wyciskam do środka cytrynę, piję to sobie rano, żadnej filozofii tutaj oczywiście nie ma. Jeżeli chodzi o kawę, to słuchajcie, mam teraz mega zajawkę, powiedziałam to tak bardzo młodzieżowo, mam teraz mega zajawkę na przygotowywanie kawy od zera, to znaczy mielę sobie świeżo ziarna i parzę sobie kawę. Chociaż mój sposób parzenia kawy jest tak dziwny, nie wiem, czy można to w ogóle podłączyć, słuchajcie, pod jakikolwiek styl, metodę. Ponieważ mielę sobie kawę, następnie wsypuję ją do takiego filtra na herbatę, już bezpośrednio do kubka, zalewam wrzątkiem, przykrywam, czekam kilka minut, dolewam mleka. I teraz ważna rzecz. Mleko roślinne, którego możecie użyć na diecie paleo, to na przykład mleko migdałowe,
lub wszelkiego rodzaju mleka orzechowe, ale ja nie lubię kawy z mlekiem migdałowym, dlatego wybrałam mleko migdałowo-kokosowe, bo ja z kokosowym bardzo lubię kawę, a to migdałowo-kokosowe jest bardzo fajne. I to, które ja lubię, które jest dostępne w Polsce, to jest na przykład Joja. Ono ma taki sobie skład, ale jest takie dobre, czasem można, nie? Także piję kawę i zabieram się za przygotowanie śniadania. I dzisiaj przygotuję smoothie bowla. Najlepszego smoothie bowla na świecie, którego w ostatnich dniach robię bardzo, bardzo, bardzo często. I jeszcze na początku chciałabym dodać, że te wszystkie tematyczne foodbooki, które będę dla Was przygotowywać, są dostosowane pode mnie. Ja postanowiłam, że nie będę tworzyć nowych przepisów i robić czegoś zupełnie mi obcego, tylko wykorzystam przepisy, które już znam, ewentualnie je trochę zmodyfikuję, tak żeby pokazać Wam, w jaki sposób ja mogłam łatwo przestawić się na dietę paleo. Bo jak wiecie, ja nie lubię za bardzo eksperymentować, także zbieram nowe przepisy i teraz na zakupy i tworzę, tylko po prostu trzymam się swoich sprawdzonych przepisów i jeżeli coś mi smakuje, to jem to na okrągło. Także znacie moją nudną stronę tutaj. Ale z drugiej strony też właśnie nie podążam za przepisami, też zawsze jest to jakiś tam kreatywny proces. W każdym razie, ten bowl został przeze mnie odkryty w Edynburgu i to jest najlepszy możliwy smoothie bowl na ziemi. Jest bardzo, bardzo prosty do przygotowania i jego bazą są oczywiście owoce. Potrzebujecie do niego banana, może to być dojrzały banan świeży albo mrożony, w zależności od tego, jaką chcielibyście uzyskać konsystencję. Następnie garstka mrożonych owoców leśnych, po prostu dodają smaku i są cudowne i zdrowe. Duża, solidna łyżka masła orzechowego. Cynamon, który jest bardzo ważny, ekstrakt waniliowy. Do mojego bowla dodaję też kulkę koktajlową od Foodspring, tak zwany smoothie bowl. Ja wybrałam tą w wersji purpurowej i bazą tej kulki są daktyle, więc dodaje ona jeszcze więcej słodyczy naszej potrawie oraz różne superfoodsy. Tutaj mamy buraka, mamy jagody goji, mamy orzechy nerkowca. Dzięki temu nasze smoothie ma piękny kolor, jest słodkie i jest jeszcze zdrowsze. Do mojego bowla dodaję też oczywiście mleko roślinne, to samo, które dodawałam wcześniej. I musicie też mieć w zanadrzu ulubione posypki, ale przepis na smoothie bowla jest dosyć oczywisty, po prostu wszystko blendujemy na gładką masę, przekładamy do miski i ja na górze posypałam całość płatkami kokosa, nasionami konopi, nasionami chia i migdałami i naprawdę, słuchajcie, w ostatnich dniach robię to śniadanie non-stop. Czas na przekąskę i wspominałam o tym chyba w filmie o wapniu, ale moją ulubioną przekąską ostatnio są pomarańcze. Także mimo, że nie ma sezonu na cytrusy, ja mimo wszystko uwielbiam obrać sobie dużą pomarańczę i zjeść ją na przekąskę. I do tego mam też batonika z Foodspringa. Mój ulubiony batonik to jest ten kokosowy. No i też nie musicie się przejmować kwestią diety paleo czy też peganizmu, bo nazywają się one paleo bars. I tak samo zawierają bardzo mało składników, same naturalne składniki i bazą są daktyle i orzechy. No kokosowy to jest mój numer jeden, ale też bardzo lubię ten kakaowy. Jak wiecie, ja nie jestem taka do końca owocowa, jeżeli chodzi o słodycze, więc jeżeli batonik, to musi być orzechowy i kokos jest po prostu pycha. Bardzo wiele z Was pyta mnie o moje sałatki, które często pojawiają się w weekly vlogach albo na moim Instagramie, Karolina Sobańska. I dzisiaj postanowiłam też do mojego wegańskiego foodbooka dodać sałatkę, ponieważ chciałabym w końcu podzielić się z Wami moim przepisem na idealny dressing. Sałatki mają taką złą reputację, że są nudne i że są niesmaczne, że są zdrowe i po prostu trzeba się zmuszać, żeby je jeść, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Moje sałatki są przepyszne i każdemu je gorąco polecam. Zaznaczam, kochani, że moje przepisy są często na oko i bardzo się staram przygotować dla Was miarki i dać Wam dokładne instrukcje, ile czego dodaję, ale jest z tym naprawdę ciężko, bo u mnie to za każdym razem wychodzi inaczej. Co nie zmienia faktu, że na mojej stronie karolinasobańska.com macie przepisy na smoothie bowla i kolejne dwa przepisy, w tym właśnie sałatkę, także możecie tam zajrzeć i postarałam się to mniej więcej dla Was spisać. Także jeżeli chodzi o sałatkę, zacznijmy może od sosu. Do jego przygotowania potrzebujecie łyżki tahini, mniej więcej łyżeczki soku z cytryny, łyżeczki musztardy, połowy łyżeczki cukru kokosowego lub jakiegoś innego słodzika, połowy łyżeczki płatków drożdżowych, soli do smaku,
Także wedle tutaj uznania i wody też do uzyskania pożądanej konsystencji. Jeżeli chodzi o składniki na sałatę, to mniej więcej dwie duże garści mieszanki sała, duża garść rukoli, następnie nasze białko, czyli ja mam tutaj 250 g brokułów, które ugotowałam, ugotowany burak, ja go kupuję już gotowego w takiej paczce, pomidor, oliwki, pół awokado, czyli moje ulubione dodatki, to może być cokolwiek chcecie, to może być papryka, to może być ogórek, to mogą być kapary, to może być marchew. Ja zazwyczaj daję właśnie te produkty, po prostu są moje ulubione, akurat miałam je też pod ręką. Jeżeli chodzi o to, jak ja robię mój sos, to specjalnie dla Was przełożyłam sobie wszystko na talerzyk, ale zazwyczaj robię to tak, że wszystko wrzucam do mojej wielkiej michy. Naprawdę wielkiej michy, pokazywałam ją Wam, ona jest mniej więcej taka. I tam wrzucam wszystkie składniki na sos, rozrabiam je. I dodaję wodę tak, aż powstanie konsystencja, która mi odpowiada, ale też nie może tej wody być za dużo, bo wtedy straci smak nasz sos. Muszę dodać mleka roślinnego i oczywiście sól i cukier do smaku. Ja często dodaję syrop klonowy zamiast cukru glukosowego, ale nie miałam Wam jak tego pokazać, bo wszystko by się rozpłynęło, więc już zrobiłam to w ten sposób. Jeżeli nie macie soku z cytryny, możecie użyć octu balsamicznego albo octu jabłkowego. Także tutaj można kombinować, ale tak jak mówiłam, bazą jest tahini, tahini kocham, także to jest mój ukochany dressing. Kiedy już dressing rozrobimy, dodajemy wszystkie pozostałe składniki. Proponuję najpierw wrzucić sałaty i dobrze to wszystko połączyć, potem nasze warzywka znowu wymieszać i na koniec posypałam całość nasionami konopi i migdałami i sałatka była po prostu przecudowna. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko jest na mojej stronie karolinasmańska.com. Dodam też, że w międzyczasie oczywiście piłam różne herbaty, bo to jest nieodzowna część mojego dnia, także ja obecnie bardzo mi smakuje rooibos, chyba to jest waniliowo-gruszkowy z Tesco, bardzo, bardzo pyszny. Ale przechodzimy do obiadu kolacji i dzisiaj mam dla Was przepis na makaron, który jest jednym z moich ukochanych przepisów, do którego wróciłam niedawno, bo zupełnie zapomniałam, jak uwielbiałam właśnie tę potrawę. I to jest, ja to nazywam chorwackim przepisem, bo właśnie w Chorwacji pierwszy raz miałam przy... To mi się wydaje. Nie wiem, czemu ja tak nazywam. Ale nazywam to chorwackim przepisem. Jest to klasyczny makaron z pomidorami i papryką. Bardzo, bardzo, bardzo prosty. Możecie zastanawiać się, dlaczego makaron i co robi makaron w diecie paleo. Też zadaję sobie to pytanie. Więc jeżeli chodzi o dietę paleo, to możecie zrobić sobie na przykład makaron z cukinii. Ja tego nigdy nie jadłam i mnie to jakoś nie przekonuje, bo ja nie lubię surowizny, szczerze. Ale to jest jakaś opcja i słuchajcie, to co ja zrobiłam, to znalazłam u siebie w szafce coś, co kupiłam sobie przed przyjazdem do Berlina jako do przetestowania i to jest makaron, który się nazywa zero kalorii, ale to nie tym się sugerowałam, raczej sugerowałam się tym, że jest on zrobiony z konjaka, czyli z takiej roślinki, która jest akceptowana przez dietę paleo, mam nadzieję, ale ja z konjaka miałam na przykład do twarzy taką gąbkę, ale jak się okazuje, można też z tego zrobić kluski i to jak się je przygotowuje, to przekładamy zawartość naszej saszetki do sitka, płuczemy zimno, ciepłą wodą i przesmażamy przez kilka minut. Także ja to zrobiłam na końcu, ale teraz przejdźmy do przepisu. Do przygotowania naszego makaronu to jest porcja, solidna porcja dla jednej głodnej osoby, czyli potrzebujemy papryki, dwóch pomidorów, cebuli, i dwóch ząbków czosnku i to jest nasza baza do sosu. Jeżeli chodzi o przyprawy, mamy tutaj łyżeczkę bazylii, 1/3 łyżeczki oregano, łyżeczkę cukru kokosowego, szczyptę pieprzu cayenne, dosłownie szczyptę w moim przypadku, sól i biały pieprz do smaku oraz sok z cytryny oraz ja jeszcze do posypania mam płatki drożdżowe jak zawsze oraz orzechy nerkowca. Możecie tutaj się pobawić, zrobić sobie jakiś tam wegański parmezan z tych składników, możecie sobie to zblendować, podprażyć albo zrobić sobie jakąś tam ricottę z migdałów, ale ja stwierdziłam, że to ma być proste, bo to jest w moim stylu. Przyda się Wam też świeża bazylia, jeżeli macie. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest to, słuchajcie, banał, bo na patelni podsmażamy cebulę i czosnek. Dowiedziałam się na warsztatach, że należy wrzucić cebulę i czosnek razem, bo wtedy cebula, jeżeli wrzucimy te wszystkie rzeczy, to temperatura na patelni spada i przez to czosnek się nie pali. A jeżeli najpierw podsmażymy cebulę i dodamy czosnek, temperatura jest tak wysoka, że właśnie wtedy nam się spali czosnek. Także taka ciekawostka.
Ja rozgrzewam sobie olej rzepakowy, mniej więcej łyżkę. Na patelni dodaję cebulę i czosnek, podsmażyłam przez kilka minut. Następnie dodałam paprykę i smażyłam dalej aż do zeszklenia się cebuli, mieszając oczywiście. Ja mam tutaj indukcyjną płytę i nie umiem Wam nawet powiedzieć, co to znaczy na średnim ogniu, bo tutaj mam 50 rodzajów temperatury i jeszcze 9 rodzajów jakby mocy, więc słuchajcie, strasznie się gubię w tej kwestii. Ale kiedy nasza cebula się zeszkli, dodajemy pomidory i dodajemy wszystkie przyprawy oprócz soli i pieprzu, przynajmniej ja tak robię. Chwilę to przesmażam, a następnie przykrywam patelnię, zmniejszam ogień i gotuję mniej więcej, tak powiedziałabym, 10 minut. Teraz jakiś czas tam sobie przemieszam, żeby nam się nic nie przypaliło na spodzie. Ale chodzi o to, żeby nasza papryka zmiękła, no i też, żeby sos się troszeczkę zredukował. Znowu na oko, jak uznam, że sos jest gotowy, dodaję sól, pieprz i sok z cytryny. Jeżeli uznam, że brakuje tam jeszcze tej słodyczy, to dodam jeszcze więcej cukru kokosowego. I to, co ja zrobiłam, żeby jak najbardziej ekonomicznie to wszystko zorganizować, ponieważ nie lubię zmywać, to przesunęłam sobie sos na jedną stronę, następnie dorzuciłam przepłukany makaron, chwilę go przesmażyłam i całość była gotowa, także przełożyłam na talerz makaron, następnie sos, całość posypałam płatkami drożdżowymi oraz orzechami nerkowca, do tego świeża bazylia i jest to obiad po prostu przepyszny. I jak zawsze na deser zrobiłam sobie herbatę z kopru włoskiego, która dobrze działa na trawienie i po prostu bardzo ją lubię. Ma taki neutralny dla mnie smak i pasuje mi idealnie właśnie po posiłku, kiedy jestem bardzo najedzona. Tutaj kończy się mój pegański foodbook. Było to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, bardzo ciekawe doświadczenie. I mogę Wam powiedzieć kilka słów na temat moich wniosków. Po pierwsze, jeżeli ktoś się martwi o kwestię białka, to po prostu pamiętajcie o jedzeniu dużej ilości orzechów i nasion. Także nie oszczędzajcie tutaj. Po drugie, czy to było dla mnie trudne? Nie. Ale czy to mnie przekonało do peganizmu? Nie. Dlatego, że ja bardzo lubię rośliny strączkowe, bardzo lubię kaszę i bardzo lubię tofu. I powiem Wam, że w przypadku wszystkich tych przepisów, to na przykład, no dobra, oprócz, chociaż nie, na przykład do smoothie bowla zazwyczaj dałabym granolę. Do sałatki dodałabym marynowane tofu i tak samo w przypadku sosu na przykład dorzuciłabym jakąś fasolę albo też tofu czy jakiś roślinny ser, żeby to urozmaicić i to białko tam podbić. Także powiem Wam, że dla mnie to nie jest jakieś super rozwiązanie, ten cały paleo styl życia, sposób odżywiania, ale to też warto zaznaczyć, że jest dużo osób, które mają problemy z trawieniem roślin strączkowych czy kasz. Są też osoby, które mają problemy typu choroby autoimmunologiczne, takie jak Hashimoto, to już jest taki ekstremalny przykład, ale są osoby, którym po prostu nie służą te produkty, osoby, które mają na przykład zespół jelita drażliwego i wtedy one muszą odrzucić strączki ze swojej diety, każdy ze swojej diety, dlatego dla nich taka dieta paleo, czy też w przypadku jeszcze bardziej ekstremalnym peganizm jest rozwiązaniem. Ja na pewno na peganizm nie przejdę, bo tak jak mówię, za bardzo kocham moje tofu. Wyobraźcie sobie, no hummus, jak zrobić, no bo na pewno są przepisy na paleo hummus i też trochę może marudzę, bo tak jak dla wielu osób weganizm może się wydawać kompletnie ekstremalnym rozwiązaniem, tak samo ja się z tym teraz już nie zgadzam i pewnie gdybym przyszła na dietę paleo, znalazłabym sposób, żeby sobie te smaki gdzieś tam nadrobić. Ale tak jak mówię, w przypadku peganizmu tutaj nie wchodzi żaden czynnik etyczny, w związku z czym na mnie to nie działa. Ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że miałam możliwość zobaczenia, jak to jest być paleo przez jeden dzień. Rozważałam zrobienie sobie takiego challenge'u, żeby zrobić właśnie tematyczny weekly vlog, gdzie jestem na diecie paleo, ale potem właśnie robiąc ten foodbook dla Was stwierdziłam, że w sumie to nie chcę, bo jakoś nie czuję klimatu. W każdym razie dajcie znać, co sądzicie o tematycznych foodbookach. Mam dla Was takie fajne pomysły na kolejne filmiki właśnie z przepisami, na kolejne wyzwania, bo myślę, że właśnie na jeden dzień jest to absolutnie do zrobienia. Także dajcie znać, co myślicie na ten temat. Dajcie znać, czy ktoś z Was jest na diecie paleo albo na diecie pegańskiej,
bo jestem bardzo ciekawa. Jeżeli macie jakieś fajne przepisy w ogóle na paleo dania, też podzielcie się nimi w komentarzach. Tak jak mówiłam, na mojej stronie karolinasymańska.com znajdziecie wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o przepisy. Starałam się to dla Was spisać, chociaż tak jak mówię, jestem człowiekiem improwizacją, także było trochę ciężko. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!